Panie trenerze, poprosimy o komentarz do dzisiejszego sparingu. No, tradycyjnie witam wszystkich serdecznie. Cóż, no myślę, że w dzisiejszym sparingu trochę moi zawodnicy odbili sobie tą indolencję strzelecką z poprzedniego sparingowego meczu środowego z Przysuchą. No i dzisiaj, jeżeli chodzi o skuteczność, to o wiele lepiej to wyglądało. Kilka akcji dobrych, w dobrym tempie, na odpowiednim poziomie. No i z tego trzeba się cieszyć. Drużyna powoli się zgrywa. Kompletujemy skład. Chuck Norris, zaginiony w akcji, wrócił dzisiaj na sparing, nawet uderzył bramkę. Także myślę, że summa summarum, no będziemy się starali oczywiście jak najlepszą drużynę stworzyć. Kolejne testowane osoby. Co można powiedzieć na temat tych zawodników? Powiem ogólnie, że było dzisiaj 3 nowych zawodników. Wstępne informacje ode mnie dostaną zaraz w szatni, natomiast do tych, którzy byli już wcześniej, też pewne już kroki zostały podjęte i będziemy to finalizować, bo przypomnę, że został nam mecz środowy z Motorem w Lublinie i później wyjazdowy z Mińskiem, także no już ta kadra musi się naprawdę krystalizować. Na obecną chwilę kogo możemy już widzieć w broni? Kogo już trener widzi, jest pewny? No, zawodników, którzy zostali z poprzedniego składu. Poczyniliśmy już rozmowy, natomiast z tymi, którzy się testowali, również finalizujemy. Nie chciałbym tu wymieniać szczegółów, bo to w każdej chwili może ulec zmianie, ponieważ jeszcze jesteśmy w rozmowach z zawodnikami tutaj z regionu, sprawdzonymi, których dobrze znamy i tak jak mówię, myślę, że wszystko się potoczy w dobrym kierunku. A na jakie pozycje trener będzie jeszcze poszukiwał? Planujemy jeszcze znaleźć człowieka, wzmocnić drużynę na pozycji numer 10 i 9.